Jak każdy, kto maluje, lubię zetknąć się z czymś nowym. Czy to nowa firma, farb, czy pędzelki nowe, czy jak w tym przypadku blok. Patrzałam w maluje.pl, nie ma tego bloku, ale jest coś podobnego. Też tej firmy właśnie, tutaj jest 310 gramów papier, tamten jest 420 coś, ale też jest do akwareli, tak jak tutaj akwarela, gouache i akryl, więc podejrzewam, że będą się działy podobne rzeczy. Ja kupiłam sobie ten papier i jest fajny. Jest troszeczkę inny, do troszeczkę może innego malowania, takiego właśnie lekko na wariata. I takie właśnie coś, lekko na wariata, fachowym językiem mówiąc, chcę sobie teraz zmalować. Lubię, jak wiecie, aby mnie zaskoczyło. Aby mnie zaskoczyło to, co, czy to motyw, czy to plama, to wszystko jest takie fajowe. Pomyślałam sobie, że na tym papierze zaraz zobaczycie, jak on pracuje, jak na nim się pracuje, bo jest naprawdę fajowy. Zastanawiam się, nie, chyba jednak zacznę od środka. Aby zacząć tego rodzaju malowanie, weszłam sobie do internetu i znalazłam sobie, jako że kwiaty teraz, no, jak wiecie, są takie, jakie są i nie bardzo jest w czym wybierać, chociaż właściwie nie, ale nawet pójście do sklepu nie robi przyjemności. W związku z tym ja sobie weszłam do internetu, znalazłam sobie jakieś kwiaty. I chodzi mi w sumie nie o to, ponieważ ten mój kwiat, który maluję, to nie będzie żaden kwiat, nic konkretnego, tylko raczej taka jakaś zabawa właśnie z kolorem, z formą i na tym właśnie papierze. Już teraz zerknijcie, jak tutaj się fajnie, naprawdę fajnie dzieje. Tutaj ten kolor, teraz wezmę ten mój fajny pędzelek do bałaganów, a może nawet psiknę odrobinę, aby to już teraz sobie gdzieś tam płynęło i robiło co chcę. I w tym momencie chcę sobie porobić takich jakiś. Zaznaczam, że to będzie miało takie jakieś kształty. Tu jest ten środek, tu będą jakieś liście i tu może coś tam będzie. Ten kolor jest fajny. Teraz maluję akurat farbami firmy Schmal. Zobaczcie, jaka fajna plama, jak się w niej super dzieje. A jak sobie tutaj gdzieś już teraz wprowadzę jakiś inny kolor, to tam się już teraz w tej fazie, kiedy jest tak mokro, no tak mi się jakoś fajnie wydarzy. Może tutaj zmienię odrobinę, żeby nie był cały czas taki sam. Jakich kolorów używam? Mieszam, co mi tam akurat pod rękę wpadnie. Zostawię sobie troszeczkę bieli, aby nie był całkiem zamknięty. Tu sobie może o tak przyjadę. Ten jest przyjemny kolor. Czy ten? Już nie pamiętam. No ten jest fajny, ale bardziej podobało mi się coś takiego, taka cegła. Więc sobie coś takiego zrobię. Zobaczcie, na tym papierze tak świetnie rozchodzi się ta plama wodna. Bardzo mi się to podoba. Teraz jeszcze, jakby mało było bałaganu, no to wszystko jeszcze sobie spryskam troszeczkę. I teraz muszę się przyjrzeć kompozycji. To mi się nie bardzo podoba, bo takie było ścięte. Tu pewnie pójdę z jakimiś takimi. I teraz w jakimś miejscu znajdę sobie, wymieszam sobie jeszcze ciemniejszą farbę i zrobię sobie, żeby było całkiem ciemno. Zamknę sobie tą przestrzeń. Tutaj usunę tą biel. To samo powtórzę w tym momencie. Robienie takiego bałaganu z nadzieją, że coś z tego będzie, jest bardzo, bardzo fajne. Ten niebieski, może powtórzę go tutaj, gdzieś tam sobie. Może jakieś takie. Jeżeli jesteście typem, który właśnie tak lubi sobie nabałaganić, to będzie to dla was. Jeżeli jesteś bardziej poukładany, poukładana, no to masz troszeczkę trudniej.
Ale może fajnie właśnie zobaczyć, spróbować czegoś, co cię nie przekonuje w pierwszej chwili. Fajnie. Fajnie się wydarzyło. Może jeszcze zerknę, co by było, gdybym jeszcze tutaj troszeczkę patrzę, czy mam pod ręką sól. Kiedyś była, ale nie mam. Szkoda mi czasu. W związku z tym tylko tak sobie teraz troszeczkę psiknę i dam się temu dziać. Musi przeschnąć. To jest inny obrazek. Początek jest taki sam jak tam. Inna tonacja kolorów. Co mi się podobało, to to, że tutaj się porobiły takie fajne szarości, a wyniknęło to z tego, że zostawiłam wodę. Nie wymieniłam wody na czystej, tylko właśnie w pojemniku została mi ta jak gdyby brudna już woda, w której były przeróżniste pigmenty i ona właśnie tutaj malowane w sumie tylko tą wodą i pociągnięcie lekko plamy, która już powstała, powstały takie fajne błękitne szarości. Z takiej plamy, tak jak mówię, malowane było zupełnie bez pomysłu, zupełnie bez jakiegoś takiego przemyślenia, co było, co by to mogło być. Jedynie była chęć na kolor. I teraz z tych plam muszę sobie czegoś, coś poszukać. Tutaj zasugerowałam już jak gdyby, że tu będzie liść. Teraz mogę go zrobić odrobinę dokładnie, on będzie szedł tak. Może go nawet lekko powiększę, taki, no taki właśnie lekko hortensjowy. Tutaj ten liść też, może zacznę właśnie od liści, ponieważ będzie mi chyba troszeczkę łatwiej, jak sobie pobawię się z liśćmi. Tu mogłabym wejść z kolejnym liściem, ale najpierw teraz muszę w tym znaleźć jakiś kwiat. Kwiaty niebieskie, jak wiadomo, nie ma ich specjalnie dużo, a już w ogóle, no, co tam by było, jakieś maki niebieskie, ale nie chcę, żeby to był jakiś konkretny. Chcę, żeby to był taki jakiś właśnie mój wymyślony sobie kwiat. Może tak mi się ułożyło, może zrobię tak. Może zrobi właśnie w ten sposób, że on będzie mi się nie tu, przesunę mu to niżej. Oj, zobaczcie, muszę to pokazać na takim skraweczku chociażby. Kwiat. W zależności od tego, gdzie ja zrobię ten środek. Od razu robi mi się zupełnie inne ustawienie. Jeżeli ja dam tutaj ciemniej, to zrobi jaśniejsze, wydłuże, to on od razu fantastycznie mi się tak jakoś odwraca. Jeżeli zrobię to, że to będzie może jakiś anemon i to, co w środku będzie się tutaj działo i jakoś będzie tak, to fajnie przychylił się w tą stronę. Jeżeli umieszczę go centralnie, no to jest centralne, to wtedy to najmniej to lubię, bo to takie nudziarstwo. Jeżeli dam mu tutaj i teraz od tego miejsca dałabym cień, a tutaj negatywem, to też odwróci mi się ten kwiat do góry. Dam mu tutaj kilka liści i mam jakąś taką formę, właśnie kwiat odwrócony w tą stronę. I coś takiego właśnie teraz, jeżeli zrobię takie coś. Nie lubię tego szkicowania ołówkiem, bo to taki, no taki bez sensu. Nie, no ma sens, przepraszam, ma sens. Teraz wymieszam sobie kolorów. Wezmę sobie tutaj jakieś takie błękity. Ciemniejsze i jaśniejsze. Niech one będą różne. Tego było znacznie więcej, więc może powtórzę. I cóż ja tutaj zrobię? Może najpierw zrobię sobie to, żebym widziała w ogóle, gdzie ten mój kwiat będzie się mieścił. Tutaj może tu dam mu od razu jakiś następny, który będzie miał. Na tym papierze fajnie robi się taki już jak gdyby szkic pędzelkiem i on mi nie zastyga, on mi nie zostaje w tym miejscu. Mogę sobie z tą plamą jeszcze pracować i nie muszę bardzo się spieszyć. No troszeczkę tak, ale nie muszę tak szaleć. Tu teraz jest coś takiego. Ten środek. Zobaczymy, jak się wymywa z tego papieru. Jeżeli tu teraz wezmę na mocze, no jeszcze wymywa się bardzo dobrze, co już w ogóle jest fajną historią.
Czyli co prawda będę tam potrzebowała ciemniej. Chodziło mi tylko o to, żeby sprawdzić, jak się wymywa. Ta plama mi się nie podobała. Czyli jakieś tam drobne poprawki będę mogła sobie wymyć. Albo jeżeli zrobię tych linii za dużo i taki mi się zrobi właśnie bałagan tego wszystkiego, to też mogę to sobie właśnie fajnie zmyć. Tutaj od razu. Patrzcie, jaki fajny liść. Tutaj dam się tym kolorom spotkać. Chcę, żeby było u góry dużo, a tutaj, żeby sobie tak to wszystko jakoś ginęło. Tu w ten moment, kiedy jest... Do tego dodam sobie jakiegoś... O właśnie, żeby mi zrobiło się tak naprawdę mocno. Lubię zamykać rogi, więc sobie tu przymknę to wszystko. Tu też ten kolor jest... Tak będzie chyba lepiej. To mieszanie kolorów i poznawanie swoich farb to jest tak bardzo ważne, żeby nie tracić czasu tutaj na mieszanie gdzieś z boku, tylko od razu wiedzieć, że to z tym zrobi, że powstanie mi taki kolor. Tu zrobię taki tak, a tu troszeczkę czegoś takiego i niech sobie tam jakoś płynie właśnie. Może tutaj, bo chcę, żeby ten kolor, który tutaj był, żeby on mi się też pojawił tu u dołu. Co zrobię z tym środkiem? Czy ja go dam? Może dam troszeczkę, może pójdę w okre i jakiś pomarańcz, ale nie za dużo, tylko tyle, żeby się coś wydarzyło. Może to potem zmienię, zobaczę jeszcze, jak mi to będzie pasowało. I teraz ten kolor niebieski, którego już używałam. A nie, ten nie. Ja go dam. Tu zrobię tak, jak gdyby ten płatek właśnie, o. Jak gdyby ta część była w słońcu. A tu szło to ciemne do góry, które sobie odsunę. Lubię te plamy i z tych plam robi się tam coś fajnego. Może teraz wezmę właśnie to, co zrobiłam i dam temu tak troszeczkę gdzieś tam popłynąć. Nie za nadto, aby mi się nie zrobiło. Zobaczę, czy dodam do tego może tak. Może dodam troszeczkę jeszcze innego koloru. Napisała pani jakaś w komentarzu, że miała podobny pomysł jak ja, ten ostatni, ale jakoś blokowało ją myśl, że gdzie to pokażę i czy się to spodoba. Radzę, że jeśli mogę, nie zaczynać od tego, że to się musi komuś podobać. To ma nam sprawiać przyjemność. A jeżeli się spodoba, to fajnie, ale to nie może być malowanie, aby się spodobało. Bo przeważnie, nie wiem jak wy, może jesteście inni, może inaczej to robicie, ale ja jak się spinam, że ma być ślicznie, to właśnie wtedy mnie to jakoś blokuje. Fajnie tutaj, tak jakoś takie nic. I zobaczcie, jak ja sobie w to nic wejdę teraz. Tu zbiorę nawet stąd i ten pędzelek sobie tak właśnie troszeczkę, mam za mało tego nic, więc wezmę więcej, jeżeli sobie go tutaj spłaszczę i zrobię takich kilka. Zrobię jeszcze jeden brzeg, widzicie? Tu był jeden brzeg, a ja zrobiłam jeszcze jeden, dzięki czemu jak to teraz odsunę, to mam ten liść, nie jest już taki nudny, on już ma jak gdyby dwa obrysy, dzięki czemu... No, jeżeli nie macie takiego pędzelka, a on w Polsce jest chyba niedostępny, ale są inne, są innych firm, także to nie musi być to może być spokojnie jakikolwiek pędzelek, który ma z tych sztyletowych, który ma fajny właśnie, fajne zakończenie, fajny czubek.
Co to było? Już zapomniałam. Aha, to był ten liść osunięty. A teraz zrobiła się taka nieciekawa forma, bo on jakoś... Tu zrobię sobie to i to negatywem. I to dam temu taki kierunek. Teraz te linie zbyt mocno mi jakoś tak wyszły do przodu i nie podoba mi się to, co mamy, więc jest możliwość, że dotknę to lekko papierem albo wilgotnym pędzelkiem. Pojadę po tym jeszcze raz, robiąc ileś tam linii. I właśnie takie coś. To niebieskie chyba powtórzę sobie też jeszcze tutaj. Dodam do tej mojej zieleni, którą wymieszałam. Ale z przewagą teraz właśnie tego koloru niebieskiego. Muszę zerknąć, co się wydarzy, jak dodam tego. Lubię ten kolor. Podsuszyłam, wymazałam ślady ołówka i teraz bardzo ciemnym kolorem podkreślę sobie kilka miejsc. Zobaczę, co mi się tutaj z tego, co chciałam, co zrobiło się, bo się samo zrobiło bez mojego planowania. Tutaj można by z tego wyprowadzić jakiś liść, czy mi się to podoba. Ta plama zaraz zrobię, bo ten grzyb no nie musiałby tutaj być. Zobaczymy, jak to wygląda, kiedy go wymazuję. No pięknie się wymazał, nie został żaden ślad. Mogę zrobić tak, aby ten liść, aby ten płatek właśnie był w tym miejscu. I tak to teraz będzie wyglądało. Jeżeli jest suche, to mogę właśnie w tym miejscu pokazać ten ślad. Odsunę sobie ten kolor troszeczkę do tyłu. Tutaj dam jeszcze ciemniej, to już jest taki naprawdę bardzo, bardzo ciemny kolor. Ten liść ma taki kształt troszeczkę tulipana, to zmienię mu odrobinę jego kształt. To sobie poodsuwam. To już teraz tylko takich kilka ruchów, żeby ten obrazek uspokoić, żeby nie było to takie zupełnie szalone. Tutaj fajna rzecz może być, jeżeli dam tego, zrobię mu taką linię, jak gdyby, o zobaczcie, jak sobie tak będzie szedł, a tych poprowadzę kilka. Tu z kolei to zrobię w ten sposób. Tak na wprost nie chcę, ale jakoś tak nie całkiem dokładnie zaznaczając. Może tyle starczy. Może tyle starczy. Tu jakaś kropka. A może jakaś ciapka. O, coś takiego. Jakaś biedronka mi się tu zrobiła. Niech sobie jest. Ok. Teraz to miejsce, czy ten jest z przodu. Widzicie, w tym miejscu mogę zdecydować, czy chcę, aby ten liść był z przodu. No chcę, jak już tak zrobiłam, to już muszę bardzo chcieć. I teraz przesuwam sobie negatywem bardzo pięknie. Tu temu wszystkiemu kładę taki fajny, leciutki laserunek. Tu zrobię tak, żeby ten mój kwiat miał coś takiego, a w to tutaj też dam mu jakiś takich tylko ciemności, aby się działo. Tu i niech tam sobie jakoś jest. Jakieś gałęzie szły. Lubię te krzaczory wszystkie, które gdzieś tam się w tych krzaczorach przenikają. Jakieś gałęzie tam się po prostu dzieje. O, no i co?
I może tak być. Teraz z kolei wyjdę tym kolorem, który tutaj był. Lubię ten kolor. Jest taki fajny. Taki inny i taki fajny. Może go pociągnę tą linię jeszcze dalej, jak gdyby ona tam skądś szła. Dobra, to to na razie odłożymy. Teraz, który tu jeszcze, który tutaj z przodu, to akurat takie straszliwie ważne, który z przodu, który z tyłu nie jest. To raczej tylko po to, żeby jakiś spokój tutaj zapanował nad tym wszystkim. Jakaś wyrazistość. Tu zrobię takie coś, jak gdyby tam w negatywie właśnie też spotykało się kilka rzeczy. Nie wiem, co tam się spotyka. A nie się spotyka. To też jakby był jakiś taki maleńki liść. Muszę wziąć coś o drobnym. Tu mogę sobie poprowadzić jeszcze. To tak można by się... Sami wiecie, jak to jest. Krzyk zacznie, to nie wie, kiedy ma skończyć. Tu się zrobiło coś takiego. Ten grzyb jest fajny, nie chcę go psuć. Mogę tu ewentualnie też wyjaśnić te dwa miejsca. I to też dam troszeczkę głębiej w to miejsce. Tam może odrobinę wyjaśnię. I to też tak jakoś. Aby właśnie teraz tym kolorem, jak gdyby stąd linią pojechać i dać tu kilka liści. Fajnie się ten kolor tutaj zmieszał razem z tamtym i bardzo to wydaje mi się fajne być. To mi jest troszeczkę za świecące w tym miejscu. Nie chcę, żeby mi tak lśniło w związku z tym. Zrobię tam taki lekki bałaganik. Kwiaty, nie mam pojęcia, co to mogłoby być za gatunek. Kwiaty, fantazja. Nie musi to być nic konkretnego. To jest właśnie to fajne, że możemy sobie tak fantazjować, malując na różne tematy. I nic nie musi być konkretnym czymś. Właściwie to by było na tyle. Pędzelki zawsze dokładnie opłukać, żeby nie pozostały niespodzianki, jak następnym razem sięgniesz po nie. Zastanawiam się, czy tego nie zrobić z tym coś. Potrzebuję jakiegoś takiego bardzo fajnego, najlepiej by był kryjący lekko, jak wymieszam z tym, ale za mało światła. O. Potrzebuję koloru, aby ożywić sobie troszeczkę to miejsce. I to właśnie, co mi się tutaj rozmyło przez to, że dałam troszeczkę za dużo wody. Tu zrobię tylko takie sobie bez sensu ciapki, które może nawet z nią pójdę tam troszeczkę dalej i powtórzę to tu. Jest troszeczkę za nudno, więc tu gdzieś potrzebuję jeszcze też. I niech sobie tak jest. Czy wejdę do środka jeszcze z czymś? Tu odrobinę może wejdę właśnie. A teraz spróbuję jeszcze zrobić coś takiego, żeby z tego środka jak gdyby poprowadzić kilka takich, jak gdyby tu były jakieś tam jeszcze historie. Nie wiem, co tam. Jeżeli mi się nie podoba, w każdej chwili mogę sobie to usunąć. Na zakończenie wezmę jeszcze tylko, żeby zobaczyć, pędzelek, z którego będzie mi dobrze schodziło. Wezmę sobie tej bieli. Nie byłabym sobą, gdybym nie zakończyła tego właśnie w ten sposób. Tą linię. Uprowadzę bez sensu. Tak, a może. Niech sobie tam jeszcze gdzieś idzie. Jak gdyby było to
jakoś nie tak. Okej. Okay. Fajnie wygląda na ciemnym, prawda? To by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za to, że jesteście ze mną, za to, że oglądacie, za to, że chcę Wam się reagować, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja tutaj opowiadam, maluję i nie ma Waszych komentarzy. I nawet gdyby były tylko polubienia, to wszystko byłoby zupełnie bez sensu. Takie i tak jest śmieszne, że siedzę sama w pokoju i opowiadam sobie głupoty jakieś, a jeszcze jakby nie było reakcji z Waszej strony, to byłoby to naprawdę bardzo dziwne. Nie wiem, kiedy znajdę teraz czas na następny filmik, ale postaram się nie zapominać o tym projekcie, o tym moim kanale YouTube'owym i za jakiś czas znowu tutaj coś zrobię, a teraz życzę przyjemnego malowania. Pamiętajcie, że macie możliwość zrobienia zakupów w maluje.pl i dobrego, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Pa.